Górnik Zabrze mistrzem Polski. Sezon w centralnych ligach juniorów we wszystkich kategoriach wiekowych został zakończony. Przy Zielonym Stoliku porozmawiamy dziś o decyzji sprzed kilku dni, ale spojrzymy też szerzej na juniorskie rozgrywki w Polsce. A przy tym wirtualnym Zielonym Stoliku zasiądą dzisiaj ze mną Łukasz Milik, dyrektor Akademii Górnika Zabrze. Witamy. Witam wszystkich serdecznie, cześć. I jest z nami również Adrian Filipek, Wisła Kraków, obecnie trener zespołu do lat 18, no i też osoba pełniąca funkcję takiego łącznika między Akademią a pierwszym zespołem Wisły. Dzień dobry, witam wszystkich. Zaczniemy od gratulacji. Łukasz, gratulujemy tego tytułu mistrzowskiego, jeśli chodzi o kategorię do lat 18. Pewnie okoliczności dość nietypowe, no ale na pewno duża satysfakcja, duża praca wykonana przez chłopaków, przez trenera Żurka, cały jego sztab. No dziękuję bardzo za gratulacje. Wiadomo, że chcielibyśmy ten sezon dograć do końca i cieszyć się na sam koniec tego tak mistrzostwa, czyli 9 czerwca, jakby się sezon zakończył, no ale tak się świat zatrzymał, że też się nasza liga zatrzymała. Dla nas wiadomo, że jest to satysfakcja ciężkiej wykonanej pracy. Cały dział jakby tutaj pionu sportowego wykonał fantastyczną robotę na tych chłopaków, no i pokazał, że warto zawsze walczyć do końca. No i ta ostatnia kolejka, 93 minuta, która ile zmieniła w ogóle w tych chłopakach, nie? Cała rzeczywistość, nie? Że zaczynaliśmy na trzecim miejscu, wyniki się tak ułożyły, że Legia zremisowała z Arką, a Zagłębie Lubin zremisowało ze Skolą. No i nagle myśmy wygrali w 93 minucie z tym Lechem. Mam nadzieję, że udało się wygrać ten mecz. I chłopaki awansowali na pierwsze miejsce, no i gdzieś ten sezon się zakończył. Wiadomo, że jest to dla nas satysfakcja ogromna, ale też nie ukrywam, że chcielibyśmy go dograć do końca, no ale jest tak jak inaczej. No, trzeba się z tym faktem pogodzić. Jedni mówią, że to sprawiedliwe, drudzy, że niesprawiedliwe, ale z drugiej strony sami chłopacy na boisku sobie to w tych 17 kolejkach walczyli, zawsze grali do końca, zawsze pokazali ten charakter górniczy. No i tyle można na ten temat jakby powiedzieć. No tak, no jeśli chodzi o okoliczności tej ostatniej rozegranej kolejki, to faktycznie to, co się działo w końcówce tego meczu, no to niezwykła historia. Adrian, Wisła na drugim biegunie tabeli. Powiedz, czy jest więcej jakby takiej ulgi, że to utrzymanie zostało w pewnym sensie zaklepane, czy jakby taki niedosyt, że nie udowodniliście tego na boisku? Po pierwsze chciałem złożyć gratulacje tutaj dla górnika, dla trenerów, dla zawodników. Jeżeli chodzi o twoje pytanie, ja patrzę na to dwutorowo. Wiadomo, sezon zakończony, jakby moja misja wykonana, czyli utrzymanie zespołu w centralnej lidze, bo byłem ten zespół w przerwie zimowej. Natomiast z drugiej strony patrzę na to w ten sposób, że została nam przez los, powiedzmy, odebrana pewna taka szansa zmierzenia się z trudnościami. Dla mnie jako dla trenera była to pierwsza sytuacja, gdzie muszę pomóc zespołowi wydobyć się z dołu tabeli, ze strefy spadkowej. Dla zawodników była to szansa zmierzenia się samymi ze sobą. Jakby tutaj pod kątem chyba najbardziej takim mentalnym, gdzie zespół jest na dole i w każdym meczu trzeba walczyć o życie, aby się z tego dołu wydostać. Więc z jednej strony szkoda, że zostaliśmy pozbawieni tych doświadczeń, no a z drugiej strony cieszymy się, bo jakby taka ciężyła na nas trochę presja wyniku, więc tak bym to podsumował. Mhm. Łukasz, spotkaliśmy się na pierwszym meczu tego sezonu CLJ-ki, to był mecz Korony Kielce, czyli jakby ówczesnego mistrza Polski z Górnikiem Zabrze. Gdyby wtedy ktoś powiedział, że to jest mecz mistrza Polski z przyszłym mistrzem Polski, to uwierzyłbyś tak z czystym sumieniem? Nie, aż tak nie. Przed sezonem nie ukrywam, że znam chłopaków, wiadomo, że trenera Żurka bardzo dobrze. Celowaliśmy tak szczerze w pierwszą piątkę, nie? Taki był cel. Ja tak czułem wewnątrz, że gdzieś ta drużyna stać. Też pierwsze dwa mecze nie pokazały tego, co ta drużyna potrafiła, bo myśmy byli przed sezonem na turnieju, gdzie graliśmy z Olympique Marseille, z Eintrachtem Frankfurt i z Banikiem, ze starszymi chłopakami, bo to było U19, a my wiadomo, że w Polsce mamy U18. Graliśmy z Banikiem po fajnej grze 3-2 i drugi mecz graliśmy z Marsylią. Ciężki mecz, wiadomo, zawodnicy czarnoskórzy, gdzieś tam sami, taka naprawdę drużyna ciężka do walki, atletyczna. No i nasi chłopacy naprawdę zwili się na wysoki poziom. Wygraliśmy ten mecz 1-0 po ciężkiej walce i gdzieś było pokazane przed tym już sezonem, że widać ten hart tej drużyny, że oni naprawdę się nie poradzą, będą walczyć o każdą piłkę. No pierwsze dwa mecze to były ciężkie dla nas, wiadomo, że też chłopacy musieli się przestawić na treningi Jana Żurka, bo nie ukrywajmy, że nie były to łatwe treningi, nie były to proste dla chłopaków i też ciężkie, więc też na początku pierwsze dwa mecze to oni oddychali rękawami, no i później jak troszeczkę opuściło te powietrze z tych chłopaków, o to zaczęliśmy grać, że 10 meczy bez porażki byliśmy, gdzieś takim serię mieliśmy i
No, zaczęło to fajnie wyglądać. Myślę, że ta runda byłaby jeszcze lepsza w naszym wykonaniu, bo też żeśmy fajnie przepracowali chłopacy. Też delikatnie się wzmocniliśmy, przyszli nowi chłopacy do klubu, do akademii. No i ta drużyna z miesiąca na miesiąc wyglądała lepiej. No. Ale przed sezonem nikt z nas nie celował, chociaż trener Radosław Osadnik, jak zmienialiśmy pozycję i robiliśmy tasowania w trenerach, to powiedział, że idziemy na mistrza. No. Mieliśmy takie podsumowanie w piątek. No, powiedział, no, Radek, no miałeś rację, to co powiedziałeś, to ci się sprawdziło, no 100%. No. Mhm. Ale nikt przed sezonem aż tak bardzo się nie spodziewał, nie liczyliśmy na to. Wiedzieliśmy, że w tym roku nie będziemy walczyć o utrzymanie, jak lata wcześniejsze, no nie były dla nas łatwe, proste w tych rozgrywkach. Gdzieś nam że noga nam się prowadziła, no brakowało też 2-3 punktów i tak dalej. W tym wszystkim, ale w tym momencie no, ten sezon wiedziałem, że będzie taki przełomowy dla nas, dla Akademii. No i zawsze warto walczyć do końca i od początku i ci chłopacy właśnie pokazali. Ale wracając do pytania, nie spodziewałem się, że taki będzie efekt końcowy. Czuliśmy w pierwszą trójkę po zimie, że to będzie pierwsza trójka, że tam wylądujemy. Przed sezonem mówiłem, że pierwsza piątka, w zimę mówiłem pierwsza trójka, a że po pierwszej kolejce będziemy pierwsi i tak to się zakończy, to nie wiem, czy ktoś by to przepowiedział. Trudno pewnie wyróżnić jakby jednego zawodnika, ale wydaje się i też sądząc po tym, że Jan Flach został teraz zaproszony na treningi z pierwszą drużyną, że to on jakby był bohaterem tego spotkania z Lechem Poznań, wydaje się, że chyba on najprędzej może pójść taką drogą Daniela Ściślaka, który z kolei jakby z zeszłego sezonu na obecny tak dość szybko przeszedł z drużyny do lat 18 do Ekstraklasy. Akurat z Jankiem to też taka sytuacja, że Janek zaczął ten sezon bramką na Koronie i skończył bramką z Lechem. Nie? Jak zaczął ten sezon, tak go zakończył fajnie. Nie, to grupa utalentowanych chłopaków. Tam ciężko cię wszystkich też, każdego po kolei wyróżniać, bo dzisiaj jest Janek, a za 2-3 tygodnie może być następny chłopak i tak dalej. Tam wiadomo, że dzisiaj część chłopaków trenuje w rezerwach, część chłopaków trenuje u Janka Żurka. No zobaczymy, no jest grupa utalentowanych. Liczę, że 2-3-4 chłopaków naprawdę ma szansę w przyszłości grać w Ekstraklasie. Mam nadzieję, że w Górniku, a jak nie, to na pewno na profesjonalnym poziomie sportowym. Adrian, trener Pogoni Szczecin, Piotr Łęczyński, powiedział, że to może być taka lekcja na wagę złota dla chłopaków, bo to jakby pokazuje, że tak naprawdę w każdym meczu trzeba grać jako tytuł mistrzowski. Ty czujesz też jako trener, że można w pewnym sensie tę całą sytuację, czyli no powiedzmy nieszczęśliwą sytuację, przełożyć na jakąś naukę dla młodych zawodników, dla tych kolejnych roczników, żeby faktycznie do każdego meczu podchodzić tak, jakby on miał być tym decydującym? Na pewno jest to jeden z wielu przypadków w piłce nożnej, gdzie pokazuje, że o zwycięstwo trzeba walczyć do ostatniej minuty i dopóki mecz trwa, dopóki piłka w grze, to wszystko jest możliwe. To jest, myślę, taka dla chłopców z Zabrza będzie to świetna historia. Ja miałem okazję jako trener rocznika 2002 rywalizować na turniejach czy sparingach z drużyną Górnika Zabrze i zawsze ich cechowała niesamowita determinacja, za co generalnie podziwiam też wielu zawodników pochodzących z regionu Śląska, bo myślę, że to jest taki też element charakterystyczny. Oni nie kalkulują, oni codziennie na treningu podejrzewam, a w meczach na pewno walczą o życie, nie poddają się, z różnym efektem, wiadomo, jak to w życiu. Natomiast To jest fajna historia dla chłopców, że od początku do końca trzeba walczyć o swoje, mieć cele, mieć marzenia i dążyć po prostu do ich realizacji. Także tutaj na pewno świetna historia na przykładzie ich kolegów. Łukasz, jeśli chodzi o ten tytuł mistrzowski, on pewnie przez niektórych może być troszkę podważany, bo tak naprawdę wy, mam na myśli oczywiście kibiców innych drużyn, bo wyzimowaliście gdzieś na tej trzeciej pozycji, to zwycięstwo tak naprawdę pierwsze, wiosenne złożyło się, zbiegło się w czasie z tym, że Legia straciła punkty na Arce, że Zagłębie straciło punkty ze Skolą Varsovia, no ale tak patrząc na ten terminarz rundy jesiennej, no to tak, 10 meczów z rzędu, to o czym mówiłeś, bez porażki, te mecze z drużynami z czołówki też gdzieś wygrywane albo remisowane, więc no to nie jest absolutnie tak, że to jest gdzieś jakiś zbieg okoliczności, szczęście i można to w jakikolwiek sposób podważać. Wiadomo, że każdy, kto chciałby wygrać, będzie teraz patrzył, jakby był ktoś w naszym miejscu, to by się cieszył, tak? Drużyna tam 3., 4., 5. miejsca, to jest normalne, no. No. Życie do końca nigdy nie jest sprawiedliwe i nie będzie, no. W tym wypadku tak się złożyło, nikt tego nie chciał, że akurat my tu dzisiaj jesteśmy wygrani. Wiem, że to się ciężko mówi, ale ja przydam właśnie przykład meczu właśnie z Wisłą Kraków, gdzie graliśmy w Zabierzowie. Byliśmy, no, w pewnym momencie, w pierwszym połowie mogliśmy prowadzić 3-4-0, mieliśmy tyle sytuacji.
druga połowa prowadziliśmy na zero, w drugiej połowie Wisła doszła do przejęła jakby inicjatywę, strzeliła bramkę na 1-1, no i my w końcówce to zwycięstwo wyszarpaliśmy na 2-1. No i dużo takich meczów, przykład jak Wisła, Kutnik, czy nawet raz Lech, my w samych końcówkach walczyliśmy do końca i w tych końcówkach chłopacy jednak dawali jeszcze ten, włączali szósty bieg i gdzieś tą bramkę udało się wcisnąć. I jak się tak przepatrzy nasze wyniki, to chyba 6-7 spotkań jest w ostatnich minutach jakby rozstrzygnięte na naszą korzyść. Tak. To jest bardzo fajne, więc pokazało, że nigdy chłopacy nie kalkulowali, tak jak to trener powiedział. Od początku, od pierwszej minuty do końca próbowaliśmy przejąć inicjatywę, wygrać mecz. Dla chłopaków była jakby to też sprawa ważna. Od tego ich uczymy, tak? Uczymy ich wygrywania, uczymy ich walczenia od pierwszej do ostatniej minuty. Więc tu ta 10-7 dla nas będzie szczęśliwa, więc trzeba się tylko z tego cieszyć. Ja sobie nawet te mecze, o których mówisz, wypisałem. To było spotkanie ze Skolą Warszawia, gdzie na 3-2 w samej końcówce w czasie doliczonym udało się przechylić szale. Z Legią gol wyrównujący, z Wisłą znów prowadzenie. Z Lechią tam w ogóle była szalona końcówka, bo tam w czasie doliczonym straciliście na 1-1, a później udało się jeszcze ten ostateczny cios zadać. Z Kutnikiem, z Zagłębiem, z Lechem i z tego, co sobie wyliczyłem, to byłoby, gdyby nie te końcówki, 12 punktów mniej, czyli miejsce szóstej. To też myślę taki dowód, że do końca trzeba... Jeszcze raz? Zagłębie Lumineż. Tak, dokładnie. Byłoby 12 punktów mniej, byłoby szóste miejsce, a no tak naprawdę to mówi się czasami Fergie time, a tutaj w pewnym sensie Jan Żurek time, ta końcówka, bo naprawdę to wyglądało... Tak można powiedzieć. No i też mecz z Pogonią Szczecin, który naprawdę był dla nas ciężkim meczem. Wiadomo, Pogoń bardzo dobry zespół. My o 20 minucie graliśmy w dziesiątkę. No i okazało się, że ten mecz wygraliśmy w dziesiątkę 1-0, nie? Mhm. Więc to też dla nas była satysfakcja, że w końcu, w 80 minucie, nie pamiętam, która minuta była, czy 85, czy ten, szliśmy bramkę na 1-0 i wygraliśmy, nawet w te 10. Więc pokazał naprawdę ten charakter, a wracając właśnie przed sezonem, właśnie ten mecz z Marsylią. Tu w tym meczu były chłopaki, pokazali charakter, jak wygląda drużyna, jak drużyna powinna wyglądać. Od pierwszej minuty do ostatniej, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To jakby było naszym jakby mottem. No i chłopacy pokazali na boisku. No dzisiaj się z tego cieszymy, ale wiadomo, tak wracając, chcielibyśmy dalej grać. Liczymy, że jak najszybciej sezon się zacznie i w nowym sezonie udowodnimy znowu, że Akademia Górnika wkracza na właściwe tory, zaczyna dobrze szkolić, zaczyna się o niej dobrze w Polsce mówić. Adrian, ty tę rundę jesienną, czyli w zasadzie no, tą rozegraną w pełni rundę Centralną Ligę Juniorów oglądałeś troszkę z boku, bo pracowałeś wtedy z czwartoligowymi rezerwami Wisły. To rozwiązanie, ten brak spadków, to jest w pewnym sensie troszkę ratunek dla krakowskiej piłki juniorskiej, no bo tak naprawdę przez cały sezon Krakowia, Wisła, no a Hutnik to już w ogóle gdzieś tam w okolicach tej strefy spadkowej się kręciły. To troszkę może być niepokojące, no bo Kraków zawsze też słynął w tej dobrej pracy z młodzieżą, a tutaj nagle te dolne rejony tabeli. To znaczy, ja bym tutaj, myślę, rozdzielił trochę kluby, ponieważ każdy ma też inną filozofię. No, u nas akurat postawiliśmy mocno na młodzież. Przeważnie w każdym meczu 3-4 zawodników z rocznika 2004 grało w pierwszym składzie, przebywało na boisku, kilku z rocznika 2-3 i kilku z rocznika 2-2, więc my naprawdę mieliśmy młody zespół, który pewnych rzeczy się uczył, wchodził w tą piłkę na poziomie centralnym i stąd się też nam przytrafiały błędy. Natomiast oczywiście nie usprawiedliwia to tego, że w końcówkach traciliśmy bramki czy popełnialiśmy głupie błędy indywidualne, które prowadziły do utraty bramki. Natomiast powiem szczerze, naprawdę zimę dobrze przepracował zespół i głęboko w to wierzę, że gdyby dane nam było grać i mi prowadzić tą drużynę, to na koniec sezonu bylibyśmy na pewno nad kreską, bo ci chłopcy w zimie pokazali. Nie było momentów zwątpienia, wiedzieli, co chcą robić i naprawdę na 100% byli zaangażowani. Oni też mieli świadomość tego, że no, zawalili pierwszą rundę, że może nie do końca realizowali założenia, że może myśleli, że już są lepsi niż faktycznie na to wskazuje boisko, więc myślę, że tutaj taka lekcja życiowa i nauczka płynie z tego dla nich. Natomiast w zimie naprawdę solidnie pracowali, graliśmy z zespołami z czwartej ligi, też dosyć wysoko wygrywaliśmy te mecze, więc napajało to optymizmem. Natomiast jeżeli chodzi o drużynę Hutnika czy Krakowi, no to ciężko mi się też jakby tutaj za nich wypowiadać, bo nie jestem w środku. Cóż, no Krakowia się wygrzebała i myślę, że oni też szliby w górę,
Kutnik też zmienił trenera w zimie. Mhm. I myślę, że też mogliby trochę więcej punktów zdobyć niż na jesień, czy wystarczyłoby to do utrzymania, no to tutaj ciężko powiedzieć, bo Kutnik naprawdę był w bardzo ciężkiej sytuacji. No właśnie, ale ty mówisz, przyszło mi do głowy, mówisz o tych zmianach trenera. Generalnie na tym szczeblu centralnych ligi juniorów raczej tych zmian trenerów tak wiele nie ma. Akurat w krakowskich klubach tak się stało, że wszystkie trzy w trakcie tego sezonu trenera zmieniły. W Wiśle to też miał być jakiś taki impuls dla chłopaków po tej jesieni, która absolutnie zawiodła? To znaczy u nas to akurat bardziej wynikało ze zmian strukturalnych, nazwałbym to. Mhm. Była zmiana trenera w pierwszej drużynie, trener Job został oddelegowany do prowadzenia zespołu rezerw, ja zostałem oddelegowany do prowadzenia zespołu 18, trener Marcin Pluta tutaj przy współpracy z Towarzystwem Sportowym Wisły Kraków, bo drużyna U17 jest jakby zarządzana do tej pory, do czerwca tego roku będzie zarządzana przez Towarzystwo Sportowe Wisły Kraków, więc tutaj w porozumieniu z Rafałem Wisłockim trener Pluta został zatrudniony w drużynie U17. Więc u nas to bardziej z tego wynikało. Myślę, że gdyby nie było zmiany trenera w pierwszej drużynie, to na wiosnę zostalibyśmy przy drużynach, które prowadziliśmy do tej pory. Mhm. Łukasz, twoje słowa z rozmowy z Łukaszem Olkowiczem z Przeglądu Sportowego gdzieś też sobie wypisałem, kiedy powiedziałeś, że w akademii ważniejsi są ludzie niż infrastruktura. Ja myślę, ważniejsi są trenerzy niż ta baza, niż liczba boisk. Ja też tak sobie myślę, że w zasadzie to drugi sezon z rzędu mamy troszkę takie potwierdzenie w centralnej lidze juniorów, bo ani Korona w zeszłym sezonie, ani Górnik w obecnym sezonie nie dysponowały jakąś fantastyczną bazą, nie dysponowały mnogością boisk, a jednak gdzieś udało się utrzeć nosa kolejny sezon z rzędu tej, powiedzmy, największej czwórce, jeśli chodzi o akademię, czyli Legii, Lechowi, Pogoni i też Zagłębiu Lubin. To pewnie też coś dodatkowo satysfakcjonującego. No jak najbardziej, no wiadomo, my, wiesz, niektóre akademie mają w tym czy tam Big 6, jak to się kiedyś tam powołali i tak dalej, mają jakby swoje problemy, mamy swoje problemy. Jedni mają problemy z pieniędzmi, drudzy mają problemy z bazą i tak dalej, no ale dla nas dzisiaj najważniejsze tu u nas są ludzie, bo dzisiaj można mieć troszkę kiepskie boisko, można mieć kiepską piłkę, można mieć gdzieś tam, ale mać super trenera, który potrafi to wszystko wyciągnąć, to jest najważniejsza rzecz, bo co z tego, że będę miał piękne boiska, a będę miał słabych trenerów w dzisiejszym czasie? Mi nic te boiska nie dadzą. Bo zajęcia będą kiepskie, źle będą prowadzone, nie będzie pewnej intensywności. Więc to dzisiaj wszystko u nas staramy się przyjąć na czynnik ludzki. Dzisiaj ludzie są najważniejsi. No i dzisiaj też to pokazało, bo wbrew pozorom U17 też mogliśmy zrobić jakiś sukces mały, zobaczyć, czy by się udało. Pierwszą rundę wygraliśmy. Tak. Też gdzieś tam zostawiliśmy w tyle Zagłębie Lubin za sobą, więc drugą rundę też liczyliśmy na to, że gdzieś powalczymy. Naprawdę zimno wyglądało, obydwa zespoły bardzo fajnie, więc gdzieś też szkolenie no poszło do przodu i z drugiej strony pokazuje to innym chłopakom w Polsce, że niekoniecznie firma, nazwa, marka, nie wiadomo jaka, duży PR, duży marketing pokazuje na to, że w innych klubach jest słabe szkolenie. Gdzie też otwiera na to, w tamtym przykład był Korony, w tym roku dzisiaj jest przykład nas, za rok może być inny przykład, może być przykład na przykład Wisły i tak dalej pokazać, bo to niekoniecznie wielka marka musi to stworzyć. Oczywiście my jako Górnik jesteśmy wielką marką, jesteśmy 14-krotnym mistrzem Polski, więc wracamy jakby do korzeni tego, co powinno być, co nas powinno cechować. Dzisiaj klub wiadomo, jakie ma problemy finansowe, nie tylko my, tylko większość klubów w Polsce ma takie, a nie inne. Stać nas na takich, a nie innych zawodników. Więc dzisiaj podstawą jest stawianie na młodzież. Podstawą jest dobre szkolenie, żeby jak najwięcej tych młodych naszych chłopaków z Polski grało w polskiej lidze. A dalej później oczywiście każdemu życzyć, niech jeden, drugi, trzeci wyjedzie na zachód, niech dalej się rozwija, ale żeby polska klasa grała Polakami, czyli jak najwięcej naszych chłopaków. A żeby grało jak najwięcej, to my w Polsce musimy jak najlepiej szkolić. To wszystkie kluby, to się nasz, każdego po kolei klubu, żeby naprawdę jak największe moce, jak największe pokłady sił, jak największe pieniądze przekazać na dzieci, na młodzież, bo dzisiaj to jest kierunek numer jeden. Tym może nasz kraj się cechować, bo wiadomo, że dzisiaj liczy się wynik tu i teraz. Tak samo w Ekstraklasie, tak samo w innych rozgrywkach, czy w pierwszej, czy w drugiej lidze, że prezesi klubów i tak dalej mają ręce związane, bo kibice, bo wszyscy patrzą, żeby się utrzymać. Tak? Dzisiaj utrzymanie w rozgrywkach jest celem nadrzędnym, czyli to jest numerem jeden dla każdego klubu i żaden klub tego się nie wyprze, tylko każdy to kluby potwierdzają. Ale może dojdziemy do takiego systemu, że naprawdę kluby inaczej będą spojrzeć, nawet jak się noga powinie, to wie, że ma fajną akademię, że ma fajne zaplecze, że postawi na swoich chłopaków i za rok, dwa powróci znowu na przykład do Ekstraklasy i da sobie radę. Adrian, w Wiśle jak ta sytuacja wygląda? Bo ty też jakby patrzysz troszkę szerzej, biorąc pod uwagę to, że
Jako trener wprowadzałeś zespół do lat 15 do Centralnej Ligi Juniorów, zespół U17 do Centralnej Ligi Juniorów. No chyba jednak jest też ważne, prawda, w klubie dla renomy Akademii, żeby jednak te trzy kluby w Centralnej Lidze Juniorów w przypadku Wisły Kraków mieć. Nie no, zdecydowanie tutaj akurat drużynę U15 w pierwszym sezonie, kiedy powstawały z Centralnej Ligi, wprowadziliśmy wygrywając Ligę Małopolską. Z drużyną U17 trochę nam to dłużej zajęło po różnych perypetiach. Natomiast ostatecznie tutaj z trenerem Marcinem Plutą prowadziliśmy zespół i udało się go wprowadzić. Ważne jest to, aby mieć, uważam, trzy drużyny U15, U17, U18 na poziomie centralnym. Zawsze są to na pewno dużo większe wymagania. Gra się z lepszymi przeciwnikami, a jak wiadomo, do rozwoju potrzebujemy konfrontować się z lepszymi, aby wiedzieć, w którym miejscu tak naprawdę jesteśmy. Więc tutaj potwierdzam te słowa, że dla każdego klubu w Polsce no, utrzymanie tych drużyn na poziomie centralnym jest aspektem kluczowym. No a dalej hierarchia celów zależy od klubu. Niektórzy chcą wprowadzać, ogrywać szybko młodszych zawodników, inni chcą jak najszybciej wprowadzać ich do pierwszej drużyny, także tutaj każdy klub ma jakąś swoją filozofię. Natomiast jeszcze odnosząc się do słów o warunkach treningowych i tym wszystkim wokół, ja uważam, nawet teraz patrząc w dobie koronawirusa, chłopcom to powtarzałem, że ciężkie czasy tworzą twardych ludzi i silnych ludzi, więc jeżeli ktoś ma ciężkie warunki do treningu, nie ma może wszystkiego podane na tacy, to tak naprawdę kształtuje swój charakter. To jest właśnie tutaj, musi pokazać. Musi dwa razy ciężej pracować, może na szansę, na danie szansy. Wie, dokąd zmierza, wie, jaką ma historię dany zawodnik i uważam, że to jest czasem bardziej pomocne, niż gdyby miał takie cieplarniane warunki. Wiadomo, że każdy klub, każdy trener chciałby mieć do dyspozycji lepszą bazę, lepsze warunki do treningu. Natomiast no, tak obserwuję, co się dookoła dzieje i czasem trochę brakuje mi takiego charakteru, determinacji wśród zawodników. Zastanawiam się, czy to właśnie nie jest przez warunki, które oni mają w swoim środowisku domowym, coraz lepszy statut finansowy w rodzinach, coraz lepsze boiska, coraz lepsze bazy. Wszyscy myślą, że Centralna Liga, że ci chłopcy już grają z Legią, z Górnikiem, z Lechem Poznań, że oni są już blisko ekstraklasy, blisko pierwszej drużyny. Natomiast potem niestety przychodzi weryfikacja i różnie z tym bywa. Natomiast mówię, tutaj liczy się głowa, charakter i poprzez ciężkie warunki się je tak naprawdę wyrabia. No my nie mając bazy tak może wspaniałej jak Zagłębie Lubin, no udało nam się wychować takich zawodników jak no teraz akurat Oleg Buksa jest, ma prime time, więc wszyscy o nim mówią, Daniel Ojo Kowalski. No a wcześniej też należy pamiętać o zawodnikach, którzy tutaj jeszcze dużo wcześniej byli, tak jak bracia Mak, bracia Brożek, Łukasz Burliga, to są wszystko wychowankowie Wisły, którzy no, nie mieli jakichś fantastycznych warunków do rozwoju, no jednak dzisiaj no, istnieją na poziomie reprezentacji, kiedyś na poziomie reprezentacji, a dziś wczoraj na poziomie ekstraklasy. Więc tak jak mówię, warunki są bardzo, bardzo ważne i trzeba na pewno każdy dąży do tego, żeby mieć je coraz lepsze, bo wtedy możemy lepszych zawodników kształtować. Natomiast złe warunki też mogą pomóc. No kwestia, jak my to wykorzystamy. Tak, no bo Łukasz też w pewnym sensie no taka obecność Centralnej Lidze Juniorów. Ty mówisz o jakby niepotrzebnej czasami presji wyniku, ale z drugiej strony to może być też karta przetargowa w takim rejonie jak Śląsk, gdzie tych talentów jest dużo, ale też klubów, które o nie zabiegają jest dużo. No to warunki to pierwsze, czyli baza, czyli infrastruktura. Taka powiedzmy oferta sportowa, czyli kluby na szczeblu centralnym, gdzieś walkę o najwyższe cele, to może być taka karta przetargowa na tym jakby młodszym szczeblu, gdzieś w walce i po to, aby uprzedzić tych pozostałych potentatów, powiedzmy śląskich, pod kątem młodych chłopaków. No to wiadomo, że dzisiaj Śląsk jest taką aglomeracją, że do nas przyjeżdża Legia, przyjeżdża Lech, przyjeżdża Wisła, przyjeżdżają wszyscy skauci, najprościej przyjechać na Śląsk, bo można w jeden dzień można 3-4 fajne mecze zobaczyć sobie, nie trzeba jeździć, szukać. Gdzieś tych chłopaków ze Śląska w ostatnich latach troszkę wyjechało, też za tym ubolewamy, trochę talentów wyjechało, po różnych klubach się rozjechało po Polsce.
No my teraz próbujemy wszystkich zatrzymać na Śląsku. Nie ukrywam, że w pewnym roczniku nam się bardzo dużo udało chłopaków już zatrzymać. Już do nas przyszli. Już nie udało się ani Legii, ani innym tym większym klubom wyciągnąć, chociaż walczyliśmy jak równy z równym. Oni mają coś więcej czasami do zaoferowania, a jednak my mamy też inne warunki do zaoferowania. Tak jak powiedziałem na początku, mamy inne wartości jako klub. Niektórym ludziom chcemy przekazać, pokazać, że te wartości naprawdę nie są złe. Czasami ktoś może dać nie wiadomo jakąś woreczek z pieniędzmi, a my tego woreczka nie mamy, ale damy inne wartości w tym woreczku i ktoś, jeden czy drugi rodzic musi sobie przekalkulować, co jest ważne dla chłopaka w danym rozwoju. No dzisiaj wiadomo, że troszeczkę nam ten wynik, sukces pomoże. Też ludzie, którzy nam zaufali albo którzy się wahali, to no kurczę, no rzeczywiście to, co mówią, to robią. To się sprawdza w 100%. Więc liczę dalej na nasz rozwój, na naszą rzecz. Wiadomo, to powiedział się trener z Wisły jak najbardziej, że te centralne ruski to jest okno na świat. Rodzice na to patrzą. No my na przykład nie mamy U15 centralnej ligi juniorów, nie? Mhm. Można powiedzieć dzisiaj tak, no tu coś nam się udało szczęśliwie zdobyć, a coś nieszczęśliwie nam się nie udało zdobyć. Mieliśmy mecz z Rakowem Częstochowa, wystarczał nam remis. W 60. minucie szlamy bramkę, prowadzimy 1-0. I byśmy awansowali do barażu o centralną ligę juniorów, a wiadomo, jaki tam Raków miał wynik wysoki bardzo. Szlamy bramkę 1-0 i drużyna się rozkleiła, przegrywamy 3-1. Mhm. Nic nie świadczyło, żadne rzeczy, żeby ten mecz przegramy. W ogóle coś może się stać złego. No i, ale taka jest piłka młodzieżowa, że jest nieobliczalna. No i tu się udało jakiś fajny sukces zrobić, no a tu się nie udało na Śląsku. No walczymy dalej. Znowu mieliśmy zespół młodszy, czyli rocznik 2006, akurat w drugiej lidze śląskiej liczyliśmy, że awansujemy do pierwszej ligi i za pół roku zrobimy awans do centralnej ligi U15. To się okazało, sezon zakończony. Zostajemy w drugiej lidze, więc tu zyskaliśmy, tu nic nie zyskaliśmy, więc dalej trzeba pracować, nie? Dalej próbować, tak jak ten Zisy powiedział, że próbowali ileś czasu awansować do tej ligi, a to też chodzi o szkolenie, bo to nie jest tak, to jest proces długofalowy. Ciężko dzisiaj na przykład zrobić coś, co wcześniej, jakieś lata wcześniejsze było złe zrobione. To trzeba poczekać 2, 3, 4, 5, 6 lat na cały program szkolenia i po 6 latach wtedy ocenić, co się zrobiło dobrze, co się zrobiło źle, bo ciężko co roku mówić, to jest dobre, to jest złe, bo trzeba poczekać. Dzisiaj można powiedzieć, że my jesteśmy na fali jakby wznoszącej, wszystko idzie ok, ale nie możemy przespać momentu. Cały czas trzeba się rozwijać, cały czas trzeba patrzeć na środowisko, co się dzieje dookoła, popatrywać inne kluby, co robi sąsiad, co robi po drugiej stronie, co robi klub w innym województwie, jak oni działają, bo tak naprawdę wszyscy, jak będziemy się nakręcać, to jeden od drugiego się będzie uczył i wyciągał wnioski, to cała polska piłka pójdzie do przodu, nie? Tu jest najważniejsze, żebyśmy rywalizowali, ale w formie fair, i wspólnej dla dobra polskiej piłki. Wiadomo, że ten wynik jest ważny. Każdy chce się cieszyć zwycięstwem, bo nikt nie chce przegrywać, no bo nie ma klubu ani trenera, który chciałby przegrywać i gdzieś nie czerpać z tego radości. Więc my staramy się to robić, ale mówię, no jest dużo, dużo pracy przed nami w polskich klubach, żeby naprawdę to polskie szkolenie było jeszcze lepsze, bo mamy potencjał. Pamiętajmy o tym, że my jako kraj 40 milionów mieszkańców w fajnym położeniu, we wszystkim teraz można powiedzieć, że w coraz lepszym klimacie, bo kiedyś narzekaliśmy, że mieliśmy zimę, że tego, tamtego i tak dalej, a teraz ta zima była łagodna, wszystkie treningi się odbywały, kiedyś wiadomo, że były problemy z boiskami zasypanymi, nie dało się gdzie trenować i tak dalej, a teraz nie było takiego problemu, żeby boisko było zasypane, tylko wszystkie treningi normalnie przez cały czas się odbywało. Może być tak, że sezon trochę wydłużymy, może go trochę przyspieszymy, żeby będzie jeszcze więcej grać, żeby tego okresu nie było takiego dużo martwego. Albo przynajmniej ligę jakąś zimową sobie zrobimy, rzucamy tak w tych młodszych ligach, akurat występujemy my, Wisła, Kraków i Śląsk, Wrocław, gramy w Interlidze, czyli rocznik to był w tym roku 2007-2008, gramy z Banikiem, ze Spartą, Praga i tak dalej. Gdzieś ten, co miesiąc spotykamy się na takich meczach. Fajnie, że gdzie tu blisko 3 kluby jakby zasięgu, bo to wiadomo, my do Wrocławia mamy 200, do Krakowa mamy 100, Wisła ma do nas 100, 300 do Wrocławia, więc wszystko jest po drodze i gdzieś fajnymi takimi klubami, silnymi klubami jesteśmy już rywalizowani od tych najmłodszych lat. Więc niektórzy mają rozgrywki B6, my mamy Interligę, więc już od tych najmłodszych tak naprawdę stwarzamy im rozgrywki takie, to co Daniel powiedział, żeby grać z jak najlepszymi. Bo to jest punkt numer jeden dzisiejszego rozwoju, grać, nie, czasami nawet przegrać 5-0, 4-0, ale z tej porażki wyciągnąć wnioski i dalej próbować iść do przodu. Mhm. Właśnie Adrian, skoro Łukasz poruszył ten temat Interligi, to możemy troszkę też o tym powiedzieć, bo to jest myślę też fajne takie międzynarodowe doświadczenie dla młodych zawodników. Jak też polscy chłopcy, powiedzmy, na tym etapie rozwoju prezentują się choćby na tle, nie wiem, chłopaków z Banika Ostrawa? Jeżeli chodzi o Interligę, to ja tutaj znowu muszę zgodzić się z panem Łukaszem, który powiedział, że najważniejsi są ludzie i to nie tylko w szkoleniu, bo skrzyknęła się grupa osób, która tak naprawdę utworzyła ten projekt jak Interliga. I uważam, że to jest świetne, bo naprawdę możemy rywalizować
w dosyć małym obrębie kilometrowym, tak to nazwę, z bardzo dobrymi drużynami, to nie tylko z Polski, ale też z zagranicy. Wiadomo, są to różne charakterystyki zespołu, bo my jeżeli pojedziemy na Śląsk, czy trochę dalej na Słowację, no to już te drużyny trochę inaczej grają, trochę innymi cechami charakteryzują się tam zawodnicy, więc to jest świetne. Poza tym poziom tych drużyn też jest bardzo, bardzo dobry, wysoki, więc wydaje mi się, że o to też w tym chodzi. Zdobywanie nowych doświadczeń, rozwój zawodników poprzez rywalizację z bardzo dobrymi zawodnikami. Tak jak pan Łukasz powiedział, że czasem można przegrać 4-5-0, ale na porażkach się uczymy. Gdybyśmy wszystko wygrywali na swoim podwórku, no to zaczynamy trochę może osiadać na laurach, może mamy zakrzywiony obraz rzeczywistości, że już jest wszystko super, a tak naprawdę tylko silny rywal może nas zweryfikować. Możemy wygrać mecz 1-0, 2-0, ale zobaczymy pewne rzeczy, pewne aspekty funkcjonowania drużyny, nad którymi trzeba popracować, czy funkcjonowanie drużyny, czy właśnie też nad zachowaniami indywidualnymi. Także ja bardzo się cieszę, myślę, u nas wszyscy w klubie cieszą się, że jest coś takiego jak Interliga, że rocznik teraz 2-7, 2-8 i to uważam za bardzo dobry projekt. Na pewno bardzo, bardzo rozwijający, pomagający zawodnikom zobaczyć, w którym miejscu są, zobaczyć coś innego, coś nowego. No i uważam ze punktu szkoleniowego dla trenerów bardzo istotne, że mogą zderzać się z bardzo dobrymi i różnymi zespołami. Ten zakończony przedwcześnie sezon Centralnej Ligi Juniorów to był 7. sezon, jeśli chodzi o te rozgrywki. Chciałbym, żebyśmy tak wyszli troszkę szerzej. Łukasz, do ciebie się zwrócę, bo Śląsk, jak mówiliśmy, zawsze słynął z dobrego szkolenia, słynął też z tego, powiedzmy, mocnego makroregionu, bo gdzieś w tych makroregionach można było się mierzyć czy z klubami właśnie ze Śląska, czy ze Śląskiem Wrocław, czy z Zagłębiem Lubin, ale no nie było takich meczów jak te spotkania z Legią, z Pogonią, z Lechem. Ta Centralna Liga Juniorów to też, powiedzmy, ma duże znaczenie, jeśli chodzi o taki prestiż, o rozwój zawodników. Ta taka całkowita centralizacja rozgrywek? Na pewno, no, patrząc na ekstraklasę, no każdy chce grać w ekstraklasie polskiej, drużyna seniorskiej, tak samo każdy, kto pracuje z młodzieżą, chce grać w Centralnej Lidze Juniorów i grać właśnie takimi zespołami, czy jak Wisła właśnie, czy Legia, Zagłębie. To są zawsze fajne mecze, ciekawe, takie mecze z dodatkowym smaczkiem, tak, że jednak to są marki, jedziemy naprawdę marka na markę, firma na firma, nie? Zawsze gdzieś my patrzymy na zachód, szukamy zawsze odpowiedników na zachodzie, czy tam jak gra Bayern z Dortmundem, czy Bayern gra Schalke, no, czy Manchester z Manchesterem, no, można wymieniać tych nas, tych klubów bardzo dużo. Ale w Polsce też mamy bardzo silne ośrodki, bardzo silne marki, znane firmy, które też są rywalizują i też troszeczkę uważam, że jeszcze za mało jest jakby z naszej strony reklamy tej piłki juniorskiej w Polsce, że za mało staramy się reklamować, za mało ludzi chodzi. Ja byłem przykład w Niemczech teraz w lutym czy w styczniu, już nie pamiętam, byłem na Centralnej Lidze Juniorów na lider z wiceliderem, czyli FC Köln zgrało z Borussią Dortmund. Ludzi było około 1200, 1500, może nawet więcej. Cała trybuna, zimno i tak dalej, nie było problemu z tym wszystkim. Super mecz juniorów, fajnie nagłośnione, więc może do tego w Polsce jednak patrzymy na te stadiony, no teraz mało ludzi chodzi na piłkę juniorską w Polsce, tak? Może nauczymy tej kultury, że warto czasami przyjść, pooglądać sobie z rodziną, za darmo są te mecze, przecież to nic nie kosztuje, pooglądać, pokibicować swojej drużynie. Tu w tym kierunku bym poszedł, żeby jeszcze bardziej promować tą piłkę juniorską. Oczywiście fajnie, że łączy nas piłka, prowadzi transmisję, że można sobie mecze zobaczyć, czy posłuchać fajnie z komentarzem nie tylko swojej drużyny, ale innych drużyn, bo to każdy gdzieś na pewno ogląda, każdy przegląda, więc tutaj jeszcze bardziej poszedł tą promocję piłki nożnej. Jak pójdziemy w promocji młodzieżowej, będzie jeszcze lepsza ta promocja, no to jakieś lepsze sponsorzy się znajdą, dodatkowe jakieś środki. Inaczej to jeszcze będzie wyglądać, bo tu uważam, że jeszcze jest dużo, dużo do poprawy. Że za mało reklamujemy te mecze, a nie ukrywam, naprawdę te mecze juniorów nie są tak, kiedyś się powiedział, że przyszło 22 chłopaków, rzuca piłkę bez jakiegoś pomysłu. Naprawdę te drużyny, każdy ma swój pomysł. Mhm. Przykład naszego meczu Zagłębie Lubin, Zagłębie gdzieś, piłkarsko byli lepsi w tym meczu, nie ma co ukrywać tutaj, ale my znowu czymś innym, tak? Twardą organizacją, determinacją pokazaliśmy gdzieś, że przedstawiliśmy się wolą walki, że czasami te umiejętności nie muszą brylować nad charakterem, a tu pokazał charakter znowu z naszej strony lepszy, więc te mecze były ciekawe dla okazji. Mam nadzieję, że coraz ten nowy sezon będzie jeszcze więcej ludzi oglądało, że ten
łączy nas piłka, jeszcze bardziej będzie promować piłkę juniorską, bo to w tym momencie wychowujemy sobie nowe pokolenie. Nowe pokolenie kibiców, nowe pokolenie widzów. Każdy klub będzie dbał o swoje środowisko i myślę, że tu my te sami będziemy wewnątrz się starać zaprosić więcej ludzi, żeby na te mecze młodych chłopaków przychodziło, oglądało rodzinami, oczywiście w kulturalny sposób, żeby nie było później komitetu szalonych rodziców i tak dalej, bo to też wiadomo jak w Polsce z czym się mijemy od najmłodszych lat, ale to trzeba już w wieku 6, 7, 8, 9, 10 lat zająć się, tamto ukrócić wszystko i myślę, że w wieku 15, 16 będzie spokój, żaden rodzic nie będzie krzyczał po sędziemu i tak dalej, bo to też wiemy, jakie są też w Polsce przypadki, że możemy coś fajnie reklamować, a dwie, trzy osoby mogą to zniszczyć albo próbować zniszczyć pracę wielu ludzi. To ja teraz, Łukasz, troszkę odbiję piłeczkę, bo ty mówisz o promocji rozgrywek, ty mówisz o jakby takim zwiększaniu zainteresowania. A to też, myślę, wiąże się troszkę jakby ze stadionami, na których te mecze są rozgrywane. Dlaczego w takim razie Górnik nie gra na arenie, tylko na stadionie Sparty? No nic na to nie powiedzieć. My mamy takie, jakie mamy warunki. Mhm. Oczywiście jest to stadion klimatyczny, jest to stadion, no, ktoś przyjdzie, dzwony z kościoła, tak. Tu te stare familoki i tak dalej, jak to wygląda. No niektórzy mówią, kurde, dać tą Spartę. No ale no, jest jak jest. No, upływ czasu jest wyczuwalny. Oczywiście na... Tak, chcielibyśmy grać na nowym stadionie i tak dalej, żeby tu móc reprezentować klub, no ale wiadomo, no, rzadko który klub dzisiaj wpuszcza młod centralny ligę na główne płyty, tak? W Polsce nie ma stadionów, którzy dzisiaj rozgrywają na głównych płytach mecze. Może poszczególne jakieś czasami spotkania, ktoś się wydarzy, bo tak, a każdy gdzieś gra na tych stadionach B. Liczmy dzisiaj to, że właśnie te stadiony B nasze się poprawią, bo też w Niemczech nie grają na głównych stadionach, bo to nigdzie nie ten, tu grają na stadionach B. Tak jak Wisła gra w Zabierzowie, my gramy na Sparcie. I miejmy nadzieję, że tą Spartę to się uda wyremontować, coś się uda poprawić, coś się uda zdobyć lepszego, że to będzie przynajmniej wizualnie lepszy stadion dla kibica, że będzie się lepiej tam czuł, komfortowo. A wiadomo, że dla chłopaków najważniejsza jest murawa, nie? Że to jest jakby numer jeden, żeby ta murawa była dobra. A też trenerzy na to patrzą. Trener nie patrzy, co tam dookoła jest, czy są trzy krzesełka, czy dwa krzesełka, tylko trener wychodzi na murawę i patrzy, czy ona jest dobra, tak? Że idzie w nią pograć piłkę. No i tu dzisiaj też my staramy się, żeby ta nasza trawa była jak najlepsza, bo wiadomo, nie we wszystkich meczach wyglądała super, bo sami sobie zdajemy z tego sprawę, że tam grają nasze trzy zespoły. Czyli rezerwy trzeciej ligi grają nasza centralna U17, centralna U18. W międzyczasie tam jeszcze jest zespół B-klasy. Gra Liga Kobiet, więc czasami w ciągu weekendu to prawie 6-7 meczy na jednym boisku. To i tak, że to boisko wytrzymało trudy tego sezonu, to jest naprawdę rewelacja. No, rozumiem, że Liga Mistrzów, jeśli przyjdzie w tym młodzieżowym wydaniu, to raczej na arenie. Ach, to... Adrian... Nie wyobrażam sobie, że klub chciał się reklamować na Sparcie. No. Ja sam sobie... Dokładnie. Tak, tak troszkę humorystycznie. Adrian, do ciebie się teraz zwrócę, bo ty masz takie bardzo bezpośrednie porównanie, powiedziałbym, jesienią jako trener czwartoligowych rezerw Wisły Kraków, wiosną przez chwilkę co prawda, ale też jako trener zespołu do lat 18. Są różne głosy. Jedni mówią, że lepiej ogrywać młodych chłopaków jak najszybciej na jakimkolwiek szczeblu seniorskim, choćby w takiej czwartej lidze. Inni mówią, że jednak więcej daje gra w tej juniorskiej elicie. Gdybyś ty miał powiedzieć jako trener, który troszkę czasu spędził tu i trochę czasu spędził też na tym drugim froncie, powiedziałbym, jakie są wady, jakie są zalety jednego i drugiego rozwiązania, czyli szczebel niski seniorski, a jednak elita juniorska. No niestety nie mam takiego porównania jako trener prowadzący drużynę, jeżeli chodzi o centralną ligę U18. Natomiast jeżeli chodzi o grę z seniorami, no to pamiętajmy, że zawsze tam na przykład my w małopolskiej czwartej lidze mogliśmy spotkać zawodników z doświadczeniem na poziomie ekstraklasy, pierwszej ligi, drugiej ligi. Wiadomo, że lata świetności oni mieli ze sobą, ale to są jednak ogromnie doświadczeni zawodnicy. Druga kwestia przemawiająca za grą w seniorach jest to, że tak naprawdę tam kluby są mocno finansowane, mają stypendia, pieniądze, premie, więc przeciwnik zawsze jest jeszcze bardziej zmobilizowany, jeżeli chodzi o grę, bo tak jak mówię, w grę wchodzą pieniądze. Odnośnie poziomu, myślę, że to zależy też od przeciwnika, z jakim możemy się spotykać. No my akurat w rezerwach graliśmy z Wiślanami Jaśkowice, którzy spadli z trzeciej ligi. Był to mocny przeciwnik, czy chociażby rezerwy Krakowi. Tam też byli zawodnicy, którzy na co dzień trenują z Ekstraklasą. Więc to były bardzo, bardzo fajne mecze. Akurat ten mecz rezerw, dzięki możliwości tutaj Wisły Kraków, współpracy z miastem, udało nam się rozegrać na głównym stadionie i myślę, że i dla zawodników młodych,
którzy tam występowali, 18-latków, i dla mnie jako dla trenera było to świetne przeżycie. Natomiast jeżeli chodzi o poziom centralny, to tak jak mówię, na pewno plusem jest to, że są czasami lepsze boiska, na których się da grać w piłkę, bo to myślę, że poszło mocno do przodu, że te boiska w centralnej lidze już są naprawdę przyzwoite i można tam grać ziemią i oczekiwać od zawodników czegoś więcej. Natomiast ciężko mi do końca to zweryfikować. To jest też kwestia, wydaje mi się, jakby filozofii klubu. My, tak jak powiedziałem, staraliśmy się wprowadzać młodych zawodników do centralnej ligi po to, aby oni mogli pokonywać kolejny szczebel. Dla nich to było już wyzwanie. Jeżeli chłopcy z rocznika 2-4 byli już na to gotowi, to mogli grać na poziomie centralnym i tam się ogrywać, mieć od siebie przeciwników silniejszych, bardziej doświadczonych, i na tym nam zależało. W rezerwach ja prowadziłem zespół, gdzie średnia wieku była 17 lat i graliśmy przeciwko seniorom z czuba, dawaliśmy radę, wygrywaliśmy. No aczkolwiek w seniorach, jeżeli byśmy grali z Wiślanami Jaśkowice, tak powiedziałem, czy w Derbach z Krakowią, zawodnicy z rocznika 2-4, uważam, że to chyba dla nich mogła być już za wysoka półka. Aczkolwiek to też jest uzależnione od zawodnika, bo rok starsi już grają w Ekstraklasie. Nie ma jednej drogi i nie powiem dzisiaj, co jest lepsze. Myślę, że to trzeba rozpatrywać pod kątem po pierwsze filozofii klubu, jaki ma pomysł na wprowadzanie zawodników, na rozwój zawodnika, stawianie mu kolejnych trudności do przeskoczenia i pomocy mu w tym. A druga to też, czy zawodnik jest gotowy. Ja dzisiaj w zespole mam 2-3 zawodników z rocznika 2-2, którzy jeszcze, uważam, nie są gotowi na to, aby rywalizować z seniorami. Ich somatyka nie jest taka, aby móc z doświadczonym, dorosłym mężczyzną walczyć i grać w piłkę na intensywność. Ten przepis, gdzie może grać 4 zawodników z rocznika 2-2, jest idealny dla zawodników później dojrzewających i my w ten sposób będziemy chcieli to wykorzystać, aby dać tym chłopcom jeszcze rok na to, aby popracowali nad sobą, aby trochę dojrzeli, bo to też nie do końca jest od nich zależne, że ciało jeszcze nie jest gotowe na taką intensywność. Więc będziemy my w ten sposób chcieli to wykorzystać. Oczywiście plus zawodnicy z rocznika 2-3, 2-4, wyróżniający się z 2-5 na pewno dostaną szansę, jeżeli tylko będą wystarczająco dobrzy, aby rywalizować o miejsce. Więc tak jak mówię, no, wydaje mi się, z mojej perspektywy to nie ma lepszej, gorszej drogi. Kwestia danego zawodnika, danej filozofii i dostosowania to pod to. Tak, Moniu, trzeba to upośrodkować. Cały ten system właśnie, tak, bo jeden tak trener powiedział, Adrian, bardzo dobrze, że część chłopaków już nadaje się do gry w seniorach, a część chłopaków jeszcze trzeba na nich poczekać, więc tu ciężko wybrać czasami chłopaka, bo można jednego dać za szybko skrzywdzić, a jednego za długo trzymać na przykład w centralnej. Więc tu naprawdę trzeba dziennie patrzeć na tych chłopaków, jak oni się rozwijają, jak wyglądają, a dzisiaj nie ukrywajmy też dla nas, dla wszystkich klubów. Uważam, że tak ten czas pandemii to też nie jest ciężki czas. Nie wiadomo, jak ci chłopacy 2 miesiące przepracowali, jak wyglądają, jak to wszystko wróci do zajęć. Jeden chłopak okazał się top, który gdzieś tam mówimy o nim, że bardzo fajnie, utalentowany, ale nagle od 2 miesiące no nie trenował na 100%, tak by nam się wydawało, tak byśmy chcieli. Wiadomo, to wszystko było zdalnie, mogliśmy monitorować, ale no nie byliśmy przy nim, nie widzieliśmy, jak on to robi, jak te błędy korygować i tak dalej. A drugi chłopak, który tam 15, 16 w drużynie, gdzieś tam był troszeczkę słabszy, ale te 2 miesiące działał, ja będę trenował ciężko, po 2 razy dziennie, ile dam rady. I nagle się okaże, że ten chłopak, kurczę, no inny zawodnik przyszedł do nas na tym. To jest 2 miesiące, to jest wbrew mało czasu, a zarazem bardzo, bardzo dużo czasu w rozwoju tych chłopaków, bo gdzieś im uciekło praktycznie cały okres przygotowawczy. Trenowaliśmy gdzieś tą zimę i tak dalej do tego sezonu. Rozegraliśmy trochę tych sparingów, rozegraliśmy jeden mecz ligowy i koniec. I teraz nie wiadomo, kiedy wrócimy do meczu, do sparingu i nagle się okaże, że z jakiejś rozgrywki będziemy zaczynać grać. Nie? Więc ten czas naprawdę bardzo szybko ucieka nam przez palce i dzisiaj ciężko jest powiedzieć, który chłopak do seniorów, który do juniorów. Dzisiaj nawet u nas będzie ten chłopak problem ciężko z tymi chłopakami, tak? Którzy zostaną w centralnej lidze juniorów. Oczywiście ja uważam, że ten przepis jest bardzo fajny dla klubów. Myślę, że o to też walczyliśmy. Wszystkie kluby też pokazały w Polsce jedno, że chciały tego przepisu, żeby tych 4 chłopaków przynajmniej grało w tej centralnej. No bo nie każdy dzisiaj jest poziom, my akurat mamy poziom trzecioligowy, ta trzecia liga no jest silną, jest to silną ligą, też ligą siłową. No i nie każdy 17-latek czy 18-latek jest w stanie powalczyć z 35-latkiem, czy 34-latkiem, seniorem doświadczonym, czy tam takim wyjadaczem ligowym, który ileś razy spotkań rozegrał, no i przyjdzie taki młokos do niego w stanie, no to raz go gdzieś tam popchnie, drugi raz popchnie. Oczywiście to uczy,
ale też nie wszystkie kluby są w stanie sobie na to na początek pozwolić, żeby od razu wprowadzać samych młodych, bo tam też w tych młodzieży trzeba mieć paru doświadczonych chłopaków, którzy gdzieś tą drużynę pociągną, zmobilizują i tak dalej. Uważam, że ta liga jest fajnie prowadzona, fajnie połączona, że to się uda razem jakby scalić, do tego w korzystkiem dla pierwszego zespołu w przyszłości, tak? Bo na tym głównie mamy czerpać pierwsze drużyny, tam mieliśmy jak najwięcej wychowanków i myślę, że Wisła też ma takie, a inne dzisiaj problemy podobne jak my, myśmy mieli kiedyś, przeżywaliśmy i też pójdzie tą drogą młodych swoich chłopaków, wychowanków i tak dalej, będzie liczyć, jako też jestem w stałym kontakcie z ludźmi z Wisły, rozmawiamy, dyskutujemy na niektóre kwestie, bo to dzisiaj wiadomo, że rywalizujemy na boisku, a też w życiu musimy się wspierać, musimy sobie w niektórych kwestiach pomagać, bo dzisiaj ja zobaczę, co fajnego się dzieje u Wisły, a Wisła przyjdzie zobaczyć, co fajnego w Górniku. No ja będę lepszy i oni będą lepsi, tak? I w przyszłości na tym zyska to polska piłka. Liczymy na to, że trzeba tą piłkę troszkę jeszcze młodzieżową wyciągnąć do góry, bo dużo się o niej mówi pozytywnego, fajnie się o niej mówi, ale pamiętajmy, że jeszcze dużo, dużo drogi przed nami, dużo ciężkiej pracy, żeby rywalizować z tymi najlepszymi drużynami w Europie. Przykład daleko nie trzeba szukać, patrzeć, jak wygląda Sparta Praga w drużynach tych młodzieżowych na samej górze i przynajmniej taki poziom, żeby którymś klubowi się udało uzyskać, tak jak mają szkolenie. Adrian, wrócę na chwilkę do Wisły, bo zerknąłem sobie na skład drużyny, która zdobywała w fantastycznym stylu Mistrzostwa Polski Juniorów Starszych w tym pierwszym sezonie CLJ-ki, sezonie 2013-14 i no i troszkę mnie zmroziło, patrząc na skład Wisły, na skład Krakowi, bo z tamtego drugiego meczu finałowego w zasadzie tylko dwóch zawodników rozegrało więcej niż 10 meczów w Ekstraklasie. Tomek Zając trochę w Wiśle, trochę w Koronie. Kuba Bartosz, który gdzieś tam przez lata też się dobijał, chociaż no paradoksalnie on wtedy w tamtej drużynie jakimś takim pierwszoplanowym zawodnikiem nie był. Dla porównania finał pomiędzy Lechem a Krakowią z sezonu 17-18 i tamtych zawodników już teraz jest czterech. Skóraś, Kamiński, Lusiusz i Strudzik, mimo że oni mieli tak naprawdę kilka lat mniej. To pokazuje, że zmienia się podejście do młodych zawodników w Polsce, czy pokazuje, że jakby oni też są jakby z roku na rok coraz silniejsi, coraz bardziej dojrzali i coraz jakby bardziej gotowi do tego, aby wchodzić bezpośrednio już na ten szczebel ekstraklasowy? Ja bym chyba tutaj skłonił się ku pierwszemu, pierwszej wizji. Mhm. To znaczy, no wiadomo, u nas sytuacja była jaka była. Dopiero teraz gdzieś od kilku, można powiedzieć, lat ta wajcha zostaje przełożona w klubie na kierunek młodzieży i nadawanie im szans. Tak jak powiedziałem, no tam chłopcy zdobyli mistrzostwo. Wiadomo, że oni nie byli gotowi na ekstraklasę, jednak no warunki były takie, że pierwszy zespół miał inne cele, a nie wprowadzać i ogrywać młodzież, bo o tym się w klubie nie myślano. Myślę, że teraz tak jakie warunki mają chłopcy, czy do treningu, czy do tego, aby pokazać się w pierwszym zespole, no to nie wiem, czy kiedykolwiek mieli, bo tak naprawdę i tutaj właściciele, i cały zarząd, i trenerzy pierwszego zespołu są ukierunkowani na tak naprawdę na młodzież. Jeżeli tylko ktoś zasługuje na to, jest gotowy, aby pokazać w pierwszym zespole, podjąć rękawice, to dostaje taką szansę. Wielu zawodników dostało. Kwestia, jak to wykorzystali. Inni dostali szansę, wykorzystali i zostali, więc myślę, że tutaj każdy klub, który zdobywa Mistrzostwo Polski w juniorach, musi mieć określony pomysł na zawodników tak naprawdę. Jeżeli go nie ma, no to trochę kończy się to tak jak kiedyś w naszym przypadku, że ci zawodnicy no de facto są, ale de facto ich nie ma. Także myślę, że tutaj to w tą stronę. Czy są gotowi teraz bardziej niż kiedyś? Ciężko powiedzieć. To myślę, że to też jest sprawa indywidualna każdego zawodnika. Tak jak tu już rozmawialiśmy, niektórzy zawodnicy na poziomie centralnym będą brylować i to im tak naprawdę wystarcza. Niektórzy będą miejscem 8., 5., 6., trochę mniej talentu, mniej rozgłosu, ale codzienną, sumienną pracą będą dochodzić do realizacji swoich celów. Wydaje mi się, że to jest dużo lepsze podejście, a ten cały rozgłos, nie wiem, że ktoś jest królem strzelców w centralnej lidze, czy jakimś tam MVP wybieranym, to może nie przeszkadzać zawodnikowi, jeżeli ma świetne środowisko wokół siebie, ludzi, którzy widzą, jaki jest cel długoplanowy, a nie tylko ten krótkoterminowy. Jeżeli sam zawodnik to widzi, ma tego świadomość, wie, czym jest dobry, wie, jakie ma
jeszcze rezerwy do wypracowania, do pokonania, wie jakie ma szanse zagrożenia, to wtedy ma szansę osiągnąć coś więcej, mimo że nie jest numerem jeden, powiedzmy, w danym meczu nie jest najlepszy, czy w danym sezonie. Wydaje mi się, że tutaj należy, tak jak podsumowując, od filozofii klubu, jaki ma pomysł na młodzież i dba od samego zawodnika, który ma określoną ilość talentu. Natomiast tutaj no, determinacja, zaangażowanie, podejście to są, uważam, kluczowe aspekty, które pozwolą mu być najlepszą wersją siebie. Niekoniecznie na poziom Ligi Mistrzów, niekoniecznie na poziom reprezentacji czy ekstraklasy, ale może na poziom pierwszej ligi, drugiej ligi, a u niektórych właśnie będzie to poziom Ligi Mistrzów i poziom reprezentacyjny. Także tu tak bym to podsumował. Ty mówisz o tym pomyśle klubu na zawodnika, to w takim razie Łukasz, na koniec powiedz, jaki jest pomysł Górnika Zabrze na tych chłopaków, którzy zdobyli Mistrzostwo Polski, bo też dla nich w pewnym sensie troszkę nadspodziewanie wcześniej ten etap juniorski w karierze się zakończył, bo jednak planowo to wszystko miało potrwać kilka miesięcy dłużej. Co zrobić, żeby oni jakby nie przepadli, tak jak tamci chłopcy, o których mówiliśmy? Znaczy wiadomo, to wszystko zależy też od całej polityki. No my możemy cofnąć się troszkę wstecz i mamy trochę plusów i też czasami trochę minusów. Na przykład taki, że 98 rocznik zdobyliśmy wicemistrza Polski juniorów młodszych. I przykład Przemka Wiśniewskiego, który dzisiaj gra w Ekstraklasie, jest podstawowym naszym obrońcą, no, który się nie łapał do tej drużyny. Czasami się na ławkę łapał, czasami się nawet na ławkę nie łapał i tak dalej. Nagle się okazuje, że z tych 18, tam 20 chłopaków, on jako rzucą na przełomie 17, 18, 19, 20, swoim charakterem wdrapał się do Ekstraklasy. Więc to dzisiaj ciężko rzucać monetą, czasami powiedzieć tak, że mamy pierwszych piątkę najlepszych i patrzymy tylko na tej piątkę najlepszych, co ten powiedział, a czasami ten szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty pracuje ciężko i na nich poczekać. I nie ma tutaj złotego środka. W jednym roczniku się uda tak, w jednej drużynie, że będzie fajna drużyna, ale mało ma indywidualności, tak? W drugim roczniku się uda tak, że jest drużyna fajna, ale jest już więcej z indywidualności i tej więcej indywidualności ma szansę grać na poziomie centralnym. No my teraz cofamy się 9 lat wstecz, rok 2011, 9-2 rocznik Górnika Zabrze. Zdobywamy wicemistrzostwo Polski juniorów, starszych wtedy, przepraszam. I z tego gra siedmiu, na ten moment gra siedmiu chłopaków na poziomie centralnym. W Polsce i w Europie. Siedmiu chłopaków z jednej drużyny, którą my mieliśmy wtedy, zrobiliśmy wicemistrza Polski, reprezentuje poziom profesjonalny, więc tu się udało na przykład, tu się nie uda w jednym roku. No nie jest tak rok do roku, że to jest maszynka do produkcji, że produkujemy chleb czy bułki, co roku będziemy jako kluby dostarczać, wiadomo. Jeden rok się uda fajny, że uda nam się wyszkolić super chłopaków, no drugi rok może być coś nie wyjść. Po drodze może być inny trener, nie do końca zatrybić. Drużyna może coś nie do końca się rozwijać. No i ciężko będzie w tym danym roku wprowadzić, więc nie zawsze sukces jest odpowiednikiem to, ilu chłopaków będzie grał w profesjonalnym sporcie. My staramy się dzisiaj tych chłopaków, dwa rocznika, jak najbardziej zaakceptować w drugiej drużynie. Część chłopaków zostanie w centralnej, tych później dojrzewających, którzy jeszcze poziom seniorski jest dla nich za wysoki. Muszą troszeczkę poczekać ten rok, jeszcze się ograć. Ale myślę, że 90% chłopaków zostanie w klubie i dalej będziemy liczyć, dalej będziemy próbować ich jakby tutaj ogrywać. Właśnie mamy później spotkanie w tej sferze całego klubu, całego sztabu, żeby porozmawiać, jak zrobić, żeby było jeszcze lepiej, nie? W tym wszystkim, żeby nie też tych chłopaków nie stracić, żeby z nich wycisnąć to, co się da, bo mają potencjał. Tu u nas było podobnie z drużyną chyba Messy, bo rozmawialiśmy o mistrzach Polski, ale należy pamiętać, że kiedy był pierwszy rok Messy, no to Wisła Kraków to zwyciężyła, tam między innymi Patryk Małecki grał, więc tutaj się zgodzę z panem Łukaszem, że no, tak naprawdę ciężko wyrokować, czy drużyna mistrzowska, to akurat wszyscy wejdą do pierwszej drużyny, no na pewno nie. Kwestia tego, jakich ma się zawodników i potem jaki jest pomysł klubu, to raz, a dwa, no potem to jest ich praca tak naprawdę, ich najbliższego środowiska. Panowie. Wracajmy. To są jeszcze agenci, to są różne rzeczy, tak, co jeszcze mamy. My możemy trenować, my możemy wszystko robić, a są agenci, doradcy, rodzice i tak dalej, ludzie z boku, którzy doradzają czasami lepiej niż my, tak uważają. Tym wszystkim też dużo młodych chłopaków przez właśnie sito tych ludzi no nie trafia tam, gdzie powinno trafić, bo też dokonują złych wyborów. Nie zawsze są słuchać trenerów, nie zawsze są słuchać ludzi, którzy się dla nich poświęcili, dla tych chłopaków pomogli, ale słuchają ludzi jakby tutaj z boku, którzy gdzieś w tym momencie nagle się pojawili za 5-12, że teraz będą im reprezentować, pomogą im w karierze, a dany klub im nie pomoże, dany klub będzie ich krzywdził i tak dalej. No więc tu też są następne rzeczy,
do pokonania, że to jest element złożony, cała ta układanka, że możemy chcieć, możemy mieć boiska, możemy to, a jeszcze są ludzie dodatkowo z boku, którzy też w tej układance są. No i też trzeba z tymi ludźmi jakoś współpracować i zrozumieć, że dzisiaj wszystkim w Polsce powinno zależeć na rozwoju młodych, utalentowanych zawodników, co w Polsce nie brakuje, ale jeszcze ciężka praca na wszystkich czeka. Jeżeli klub, trener, agenci, środowisko będą szli w jednym kierunku, mówili jednym głosem, to myślę, że to zapewni też spokój zawodnikowi i jakąś wyznaczoną ścieżką będzie on mógł podążać, nie będzie miał rozpraszaczy wokół siebie, tylko wiele ludzi, którzy pomocnych dłoni, którzy będą chcieli mu pomóc w rozwoju, więc tutaj to jest też bardzo ważne. Moglibyśmy tak pewnie jeszcze dyskutować kolejną godzinę, ale i na pewno tematów by nie zabrakło, ale no też czas delikatnie goni, bo to rozmowa już prawie godzinę trwa, także zmierzamy do końca. Dziękuję serdecznie. Łukasz Milik, Górnik Zabrze. Dziękuję wszystkim. Adrian Filipek, Wisła Kraków, dzięki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również oczywiście za obecność naszym widzom. Zapraszamy już teraz na kolejny odcinek podcastu Przy Zielonym Stoliku za tydzień. Do usłyszenia i do zobaczenia.